Jak podaje Onet.pl, profesor Zdrówko, czyli profesor Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska, zmarła 1 stycznia 2024 roku w wieku 72 lat. Doktor Anna Rubaj, rzeczniczka prasowa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, potwierdziła w rozmowie z Platformą informację o śmierci lekarki. Profesor doktor habilitowana Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska była wybitną postacią w dziedzinie medycyny i zdrowia publicznego. Ukończyła Warszawski Uniwersytet Medyczny, gdzie później pełniła funkcję kierowniczki Zakładu Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej WUM. Jej wkład w edukację i badania w dziedzinie farmacji był znaczący i szeroko ceniony. Znana szerokiej publiczności z programu Wiem co jem, prowadzonego przez Katarzynę Bosacką, profesor Kozłowska-Wojciechowska zyskała popularność jako ekspert do spraw zdrowego odżywiania. Jej praca miała ogromny wpływ na popularyzację wiedzy o zdrowym stylu życia i odżywianiu w Polsce. Profesor Zdrówko była również aktywną członkinią szeregu organizacji naukowych. Była przewodniczącą 3 kadencji Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą oraz członkinią Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Jej działalność obejmowała także członkostwo honorowe w Polskim Towarzystwie Dietetyki oraz funkcję wiceprzewodniczącej Komisji Edukacji Żywieniowej Komitetu Żywienia Człowieka PAN. Profesor Kozłowska-Wojciechowska znana była z zaangażowania w działania na rzecz zdrowia publicznego. Regularnie uczestniczyła w audycjach radiowych i programach telewizyjnych, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem, by edukować społeczeństwo na temat zdrowego żywienia i stylu życia. Jej śmierć jest dużą stratą dla świata medycyny i nauki. Profesor Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska pozostawiła po sobie bogate dziedzictwo wiedzy i pasji do zdrowego życia, które będzie kontynuowane przez jej licznych uczniów i współpracowników.